Mamo, z czego to był dzień? Ramen za 4 złote. Musimy dodać nowe urządzenie. Ja sobie wyprałam podupniki. Nie mamy pojęcia, czy jeśli tam będziemy, to będzie nam działał internet. Nocka była jednak pod Ikeą. Byliśmy wczoraj zobaczyć jedną miejscówkę. Fajny parking wyglądał, ale okazało się, że miasteczko, wesołe miasteczko stoi tam na tym miejscu. Także wróciliśmy pod Ikeę. A wstaliśmy dzisiaj dość wcześnie, ponieważ mamy w planie pojechać do San Marino na wschód słońca. Czy pewnie wschód słońca znowu nie zdążymy. No zobaczymy. No i mamy to. Przyjechaliśmy na samą górkę, ale okazuje się, że widok są kiepski. Także teraz śniadanko. Kawka. Śniadanko, kawkę. A później lecimy tam, zobaczyć, co jest na mieście. A tutaj na górze 9,9 stopnia. Zimniej niż na dole. Przemy się na znaki. No dobra, nadal jest 8 stopni. Dlatego my jesteśmy wyubierani. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tyle ciuchów na sobie. Na cebulkę. Ale już się zmachałem, bo tu jest tak stromo. No, jedna górka jest. Patrzcie, jak było z drugiej strony, to przynajmniej światło nie dawało po oczach. Szaleni, jak tu jeżdżą. No. Także mamy jakieś 3 km do centrum. Z czymś? Pod górę. Takie coś. Na tym filmie nie będzie słychać, tylko takie sapanie. No. Dobra, pan ze centrum. Ale zajrzymy, co tu jest w tunelu. Taki po prostu tunel. Okej. Okay. Tu jest taka kolejeczka linowa, którą można wjechać na samą górę. I taki śmieszny, jakby to nazwać. Wagonik? Czy co? Nie, chodzi o to, że śmieszne jest to, że taki mały piesek wymagany jest kontener dla niego. No i takie fajne rejestracje mamy w San Marino. To jest stacja kolejki, którą i tak nie jedziemy. I znów pod górkę. Patrycja, jak tam? Czy masz jeszcze? No, o kurde! Przeraża mnie ten widok. Dobrze, cały czas się wspinamy. Tam było morze. Tam już jesteśmy ponad 500 metrów nad poziomem morza. Czyli ogólnie miasteczko fajne położenie ma. Ale często też temperatura tutaj sporo niższa. Bardzo się rano zjedliśmy tą kiełbaskę właśnie. Już nie miała siły. Tak nie ma. O, z tej strony to ładny widoczek. Zostawiamy
zostawili mnie. Takie towarzysze podróży. Człowiek co chwilę zdjęcia, jakieś ładne ujęcia. No tak, no. No już oczywiście. Nie może poczekać. Coś czeka. Pali się wam gdzieś? Nie. To co to ma być? Czekam. Co to za zostawianie operatora? Ja bym poszła, ale wiesz, to by nie poszedł? No tak, on no. Czeka na ciebie. Jeden, jedyny mój. Ten, jak to nazwać? Wielbiciel to jest. Wielbiciel. Nie, on jest po prostu cały czas wierny. Wierny, o. Jeden, jedyny wierny kompan. A że akurat był linką połączony z tobą, no to poszedł, nie? Nie miałbyś. Pomyślałby ktoś, że tutaj podobizna pana Jury Gagarina się znajdzie. Trzeba by poczytać, dlaczego akurat tutaj. Nie leci. I tutaj chyba dochodzimy już do dzielni, o której piszą wszystkie komentarze. Czyli sklepiki, sklepiki, sklepiki na bogato. Gdzie jakaś głowa pani? Wszystko dla rosyjskiej turystyki. Gdzie głowa pani? To są głowy pani. No widzisz? Zegarki, zegarki. Chcesz kupić zegarek, czy jeść do San Marino? Co? Kupię sobie magnesika San Marino. Ale ładne kubki. Patrz, takie inne. Ładnie pomalowane. Mhm. Patrz, jakie kaczuszki. Różne. Kurde, sklep z kaczkami. Ale fajne. Kaczki, kaczki, San Marino kaczki takie. Ha. To pewnie o coś chodzi z tymi kaczkami. To jest coś, czego nie wiemy. Powiem tak, ogólnie nie wiem, co znaczy ten pomnik, czy to jest walka os, czy to jest zbiorowa kopulacja os. Ciężko dojść do tego tutaj. Sami ocencie. Kolejna rzeźba. To trochę już nie ogarniam, co na niej. Patrycja, co ty robię? Dziecko się posrało. Tak, bo ona, znasz, pies zawsze jak jest w mieście, to musi się obezrać. Zawsze. Ty, trochę klasy byś pokazał. Ej, pipuś. Ja udaję, że nie wiem, co jak zwykle. Że ja się obezrałem? Dajcie spokój. Kilkadziesiąt kilometrów tam, w tamtą stronę, za tymi górkami. W sumie już jest Toskania. Dlatego tutaj taki bardzo ładny widoczek się zaczyna. Patrycja. A my to jedziemy do Toskanii teraz? No tak, nie? Tak? No. A wiesz, czym to się wiąże? Czy? Widzisz tam te górki? Tak. Musimy tam wtedy przejechać. Przez te górki? Tak. Wyjacie. I co teraz? To już tak słabiej jest. To ja mam pomysł. No. To jest ten moment, kiedy ty się uczysz prowadzić. Majowóz. Nie. Nie to nie jedziemy do Toskanii. Nie jedziemy, ale ja nie będę prowadziła. Chcesz mieć majowóz cały? Weźcie zmotywujcie Patrycję do prowadzenia majowozu. Nie, ona, żadnych takich. Ona prowadzi majowóz. No, źle, ona prowadzi samochód, tylko nie prowadzi majowozu. Bo majowóz jest za duży. Jest jak taki, myślicie? Jest taki za sam duży, jak prawda? Inny. Taki ja sam mała, jak inny. 1,50 m w kapeluszu. Gdzie taki duży samochód będę prowadzić? A to nie ma znaczenia. Ma. Siedzisz na siedzeniu, sięgasz do pedału. No właśnie nie do końca sięgam sięgasz. Do pedału. Sięgasz. Nie kłam. Tak do sprzęgła ledwo, ledwo. Ściemnia. No serio. Może tam polecimy. Jak zwykle u nas. Zobaczymy, co to będzie. Tak, to się okaże. No. U nas się wszystko szybko zmienia. Teraz pozwiedzamy to. Jak przejdziemy na parking, majowóz będzie cały, to już będzie jeden z sukcesów. To wtedy zobaczymy. Wtedy będziemy planować dalej. No i mamy górną stację kolejki naszej, której Patrycja chciała jechać. A widzisz, do tej pory ta kolejka nie przejechała nawet. Ja Patrycja, ja już widzę, jak ty zjeżdżała tymi linkami tam w dół pod tą stromizną. O kurde. O, czyżby? Nie, no puste jest. Nie pojedzie na pewno. Dobra, z dołu pojedzie. Dobra, w sumie dobrze, że poszliśmy piechotą. O, Patrycja, twój pociąg odjeżdża. A, już widzę to bujnięcie i ten krzyk tam w środku. Ja musiałam mieć zamknięte oczy. No i parkowanie. Coś jak majowóz. W miejscu parkingowym, wąskim. Mniej więcej to samo tempo. Dobra, pal. Patrz, przyklej, bo odpadnie zaraz. Dobra. Dobra. Kto tutaj trafi, meldować się.
Gotowi do drogi dalszej? Tak. Zimno, co? Tak, nasz dźwięk już zmarzł. Trzęsiesz się? No, zimno mu. Idziemy w stronę słońca. Będzie cieplej. No, patrzcie, są mi magnesiki. No, ale to... A, tylko te są same. Jakby ktoś chciał, największą paczkę makaronu. Gdzie one tam? Serki. Serki odpowiedniej wielkości. Aperol. Aperol to za mały, Patrycja, to nie jest. No jest nawet butelka oliwy. Nie, to jakby ktoś chciał wyposażyć kuchnię w domku dla lalek po włosku, no to jak ta lala. Ma różne trunki, może komuś absynt. Co to jeszcze? Patrycja, nie testowałem większości z tego. Ja ci kupiłam limoncello. To jest limoncello z tym, z imbirem. Ale to jest takie zwykłe, w takich ślicznych buteleczkach. No i tutaj za butelkę tylko płacimy. I to nawet z bananowe coś? Pistacjowe? Ale wiecie co ja tu wypatrzyłam? Jest Jägermeister. Największa butelka ze wszystkich. A przeszliśmy tu dlatego do tej wystawy, bo ja zobaczyłam słodyczki, nie? No, Patrycja z drugiego końca miasta by te słodycze wypatrzyła. A w ogóle to jest godzina 9.43, poza sezonem, a to już się robi tłum, także ja wolę nie wiedzieć co tutaj jest w sezonie. Który ten? No. Płaski? Nie, nie. No to gdzie jest stało? Ale ładny jest. Ale jest ładny napis. No. Taka duża Nutella. Radar działa. Nutella wszędzie wypatrzona. Wciąż pod górę. Jak tam? Oni chcą mnie wykończyć. To miasto chce mnie wykończyć. O, Patrycja, magnesy, nie patrz, bo my już mamy. Nie patrz, bo ci będzie. Głupio ci będzie, że skupiłaś inny. No dobra, chyba dotarliśmy do najwyższego punktu, bo tam już jest zameczek. Na zameczek już nie idziemy. No bo polska cebula 2,50 za bilet, drugie 2,50 to jest piątka. Musimy odrobić mandat. No i magnes żeśmy kupili już, no, Patrycja. 2,50, to ja wolę magnes. Nie ma co szaleć. A nie, tam jest chyba jeszcze wyższy zamek mi się wydaje. No też nie, tam może być wyższy. Musimy jeszcze przejść na tamtą górę? Ojej. Tam jeszcze mamy chodzenie, z dobra, osiągnęliśmy max. To jest 691 nad poziomem morza. Kurczę, to praktycznie takim dość... Nie wiem jak to nazwać. Szybkie przewyższenie, o. Także Patrycja, ty dzisiaj masz maraton życia. No nie przesadzaj. Chodziłam po większych górkach. Co prawda zmęczyłam się bardziej, ale chodziłam. No ławeczka w fajnym miejscu, muszę przyznać. Patrycja, to jest sam raz dla ciebie widok. Tak ogólnie patrząc po cenach jedzenia w takich miejscach, jeśli chodzi o porównanie, no dajmy na to Włochy, Kiciuś idzie, to tutaj jest nawet taniej. Co jest, Kici, Kici? Dobra. Tu jest nasz najwyższy punkt. 704, tam został tylko ten zameczek, ale akurat jest w remoncie. Pewnie i tak by był płatny. No, a tam jest ten zameczek, który myśleliśmy, że jest najwyżej. Co, batonik? Kochanie? Chętnie. Ty masz. Tak? Ja brałam. Fajny rodzaj śnikerza. Dla tych, co lubią mordokleki. Patrycja nie lubi mordokleki. A co by mi podoklejało? No tu są narysowane orzeszki, ale ich nie ma. To jest masło orzechowe. Czymś tam szkód, nie? No ale tu są całe orzeszki narysowane. No nawet tak zrobić. Może mi oddać całą półkę? Nie, bo ja jestem głodna. Nie zdążyłem nakręcić, jak schodziła stamtąd. Na czworaka. GoPro jest do bani. Powoli się włącza, zawiesza się i w ogóle.
Nie zdążyłeś, bo by się ludzie ze mnie trzymali na internetu. Jak ja schodzę karkołomnie z takie małe górki. Dobra, spadamy w dół teraz. Po co Patrycja wypatrzyła? Patrycja znowu oczywiście nie przełoczyła. Ale zapachniało. Dobry, fajny ten. Wow, ale bajer. O, na to tego nie widać. No i te budeczki, tak? Co mi te budki przypominają? Jak są gdzieś takie wszystkie miejsca, takie nawet w Polsce, czy może w Zakopanem, czy jak się nazywa to, nie Krupówki, tylko to drugie tam, na Gubałówce, o, o, to jest Gubałówka. Także tutaj niestety to pod tym względem jest, a w sezonie to już nie wyobrażam nawet. No, pewnie dużo ludzi. Ogólnie miasto super, tak. W świetnym położeniu. Fajna architektura jest. Z ładnymi widokami, tylko niestety kicz się wkrada. No ale tak pisali wszędzie, no. Ale zapachy, kurde, jeść mi się chce. No i mamy to. Przyszliśmy z powrotem. Patrycja prawie zawał, zaliczyła przed chwilą. Tak, bo myślałam, że nie ma naszego majowozu. Chodzi tylko auto zastawione, kawałek, że już go nie widać. A ta już padwika prawie zawał na miejscu. Magnesik, tutaj nawet jest taki. Uwaga. Proszę bardzo. Jakie ładne, mam magnesik, nowy. Ciach! San Marino. Ja, ale jeszcze możemy jedną rzecz zrobić. Jako? Ale to nie teraz, bo to tył jest nie zawarty. Wiem co, naklejkę. Tak, bo to w sumie kolejny kraj zaliczony. Tak. Zbieramy się, bo tutaj jest zimno. Ogólnie słońce raczej ten nie sięgnie. Ale no dobra, tam gdzie pojedziemy też pewnie będzie zimno. Tak to już jest z rejonami lekko górskimi. Podsumowując San Marino, to wniosek jest taki, że na pewno warto tam spać rano, bo to co się później dzieje, to już zaczyna być masakra. A co dopiero by było, gdyby to był sezon. No, bo jesteśmy poza sezonem. No. Ogólnie bardzo ładne miasteczko. No, warto odwiedzenia, na pewno. I dużo kiosków z kiczem. No. Ale sami magnes kupiliśmy. Nie, no bo magnes to magnes, to jest inna bajka. To co, jutro też tak wcześnie wstajesz? I czy jutro tak wcześnie wstaję? No w sumie fajnie tak wcześnie wstać. I wiecie co? I to jest tak za każdym razem, jak jakimś cudem Patrycja wcześniej wstanie, to tego samego... Dujno, przepraszam, ja tutaj rozmawiam teraz. To są czynniki parkowania. Za każdym razem, jakim cudem ona wcześniej wstanie, ale tu jasne, jakiś taki kurde, bo tam jest taki mur i tak się świeci strasznie. No i zawsze jak ona wcześniej wstanie, to potem przez cały dzień mówi, kurczę, ale to jest fajnie, zajebiście, tak wstać wcześniej, tyle się robi i w ogóle. Następny dzień ustawiamy budzik też tak wcześnie rano. Budzik dzwoni, Patrycja wstała, nie, za godzinę. No, aż tak nie ma jutro rudy, będzie nie coś takiego. Go. Jutro będzie coś takiego na pan. Nie ma rudy, aż tak, nie słuchajcie, go on kłamie. Ty się nigdy nie słucha, ty siebie nigdy chyba nie słyszałaś w momencie, kiedy człowiek chce cię obudzić za wcześnie. No, Patrycja leci po bułeczki. Stary będzie robił zupkę. Nie zrób się, nie? Bo to nie było cię tu jeszcze. A mam telefon? Mam, bo mam ustawioną nawigację.
Akurat zupka skończona, jak to wrócił. Przyszłam z wojarzy. Obeszłam całe teraz pytanie, miasto. Albo tak szybko zrobiliśmy zupkę, albo tak długo Patrycji nie było. Nie, mnie długo nie było. Ja chodziłam jakimiś okreśnymi drogami, bo chodziłam tamtą stronę, przyszłam ten. No jest, kartoflowa zupka prawie jak u dziadka. Lubisz tą zupkę, nie? Mhm. No. Mhm. Jestem już głodna, przepraszam. Tutaj trzeba nawrzucać teraz potarganego chleba. Pach, pach, pach. To jest gorące, wiesz, to dzisiaj gotowane. No. Właśnie poczuliśmy smak Toskanii. Pieczywo już jest bez soli. Tada! A ja chodziłam pół godziny za tym chlebem. No. Kto z was robił takie uboty w zupie? Patrycja, robiłaś takie? Nie. Ty nie robiłaś, jak byłaś, nie? No, nie lubię tak. Napiszcie, kto tak robił. Albo robi nadal. Albo kto nie robił. Nie, napiszcie, kto robił. Taki mamy dzisiaj zachód słońca. Nawet bez wychodzenia z auta. I to w sumie w centrum miasta.